Witam Państwa bardzo serdecznie. Wiele zaznanych twarzy tutaj widzę jednak. Pierwszy film, który zobaczył w kinie Helios, to Flintstonowie. Od tego czasu minęło naście dobrych lat. Dziś pojawił się tu z zupełnie innego powodu. Mam na imię Kuba Piwniczki i mam 9 lat. Chciałbym zostać malarzem. Jacek Piotrowski, na co dzień operator w lokalnej telewizji, tym razem odsłonił inną stronę swoich zainteresowań. Zaprosił na premierę swojego debiutanckiego obrazu Koleiny. Wszystko zaczęło się od plenerów. Plenerów pięknego osiedla, za osiedlem Rząc, nasze jezioro Rząc, Wisła. Chciałem pokazać jak najwięcej grudziądza, ale mimo wszystko kręciliśmy wieś. Potem powstał scenariusz i to jakby powiedzmy w tym momencie zaczęliśmy myśleć nad filmem. Było to gdzieś w kwietniu ubiegłego roku. Do zaliczenia do całego jakby procesu filmowego był listopad, grudzień ubiegłego roku, więc tak naprawdę nad filmem ponad pół roku pracowaliśmy. Na planie praca trwała 4 dni, plus jakieś tam króciutkie dokrętki krajobrazów, takich spraw, ale były to 4 dni bardzo wyczerpującej pracy. Od samego rana po wieczór tworzyliśmy to dzieło, które powstało. Ja odpowiadałem za zdjęcia, co prawda też napisałem scenariusz, musiałem niestety zmontować ten film, chociaż tak w pierwszej wersji nie miało być. Jednak zdjęcia to była rzecz, na której chciałem się skupić przede wszystkim. To nie do końca wyszło, bo ja tutaj organizowałem cały plan, sprowadzałem aktorów, całe wszystkie te kwestie techniczne trzeba było jakby ogarnąć. Dlatego nie mogłem też do końca spojrzeć na te zdjęcia tak, jak ja bym to chciał zrobić, jakby to było w profesjonalnej ekipie, że skupiłbym się tylko na tym co robię. Niestety tak nie wyszło, ale no, jestem na taką trójkę z plusem zadowolony z tego, co zrobiliśmy. Twórca etiudy ocenia się bardzo surowo. Zaliczenie poszło nieco lepiej. Na zaliczenie dostałem 5, jednak no wiadomo, do swojej twórczości podchodzi się troszeczkę inaczej. Chciałem zrobić więcej, no ale jest tak, jak powiedzmy dobrze. No, jest to czwartoroczny film, więc jeszcze filmowcami nie jesteśmy. Koleiny to podstawa zaliczenia czwartego roku studiów na kierunku realizacja obrazu telewizyjnego, filmowego i fotografia Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi. Jacek Piotrowski jest głównym sprawcą powstania etiudy, jednak gdyby nie praca wielu ludzi, film ten nie mógłby powstać. To przede wszystkim jest projekt Jacka, także jego scenariusz, jego zdjęcia, co wydaje mi się jest mocniejszą stroną tego projektu, zdjęcia. No fakt, pomogłem mu, byłem jednym z kilku osób, które pomagały. Ale to jest przede wszystkim jego projekt, także tam chyba najwięcej jego widać. Byłem odpowiedzialny za dźwięk, także głównie te problemy związane z tym wszystkim, co się działo poza planem. Mieliśmy problem między innymi z agregatem, oświetlenie więc potrzebowało dużo światła, także no, ten traktor trochę nam w postaci agregatu nam trochę przeszkadzał z dźwiękiem, no ale jakoś tam nam się to udało wszystko. Pierwsza nasza współpraca była, wspominam bardzo dobrze. Jacek jest zorganizowany, także wszystko szło sprawnie, bez większych problemów, bardzo miło się pracowało. Jesteśmy alkoholikami? No co ty gadasz, dzieciaku? Jesteśmy normalni. Wujek jest trzeźwy, ty jesteś trzeźwy. Daleko nam do alkoholizmu. Pierwsza publiczna prezentacja zaliczona. Zatem teraz przyszedł czas na pracę nad kolejnym filmem. Tym razem będzie to tematyka sportowa.